Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości jest 1 lipca. Natomiast my od wielu lat, z przerwą w czasie ostatniej pandemii, organizujemy tutaj przed Sawkiem festyny, żeby po prostu przypomnieć się i pokazać, że jesteśmy, funkcjonujemy, pochwalić się tym, co mamy, tym, co robimy. Chcemy jednocześnie, żeby ktoś zaśpiewał, ktoś zatańczył, żeby było przyjemnie. Chcemy, żeby można było kupić może trochę taniej niektóre artykuły. Po prostu zaprosiliśmy też innych, tych, co malują, co kwiaty hodują, żeby mogli również handlować w czasie festynu. Występuje nasza kapela z Połem, występują inne zespoły. Co roku i dzisiaj ma wystąpić zespół Chwilka, znany, lubiany i ceniony również przez nas. Także jest to takie wydarzenie, a ponadto już po Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości, ale z okazji 9 lipca mamy piknik spółdzielczy na Wodopólko w wodociągach dla członków spółdzielni, pracowników spółdzielni, naszych współpracowników, dostawców i tak dalej. Są to pikniki zawsze na około 300 osób. Dzisiaj jest tak, trochę nie trafiliśmy z pogodą. Chłodnawo. Patrzymy w niebo też, czy będzie czyste. Chociaż wiemy wszyscy, że deszcz jest potrzebny. Lepiej by było, jakby był jutro. Ale trzeba wychodzić zawsze z założenia, że my na pogodę wpływu nie mamy, nie potrafimy jej zmieniać, nie narzekajmy, bo przyjmijmy, jaka będzie. Jak na razie jest ok, mieszkańcy Białej Podlaskiej, pewnie też okolic, mogą się spotkać na świeżym powietrzu, coś kupić, obejrzeć, zobaczyć. Tak jest. Wszystkiego dobrego życzymy wszystkim spółdzielcom z Białej Podlaskiej, nie tylko, z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości przypomina nam o tym, że spółdzielczość jest, spółdzielczość funkcjonuje. Spółdzielczość funkcjonuje w Białej Podlaskiej, w Polsce, funkcjonuje na całym świecie. Jeśli gdziekolwiek Państwo będą w Polsce, w Europie albo na świecie i zobaczycie taki znak COP, to znaczy, że jest to firma, że jest to przedsiębiorstwo prowadzone przez spółdzielnię. Cool.
Thank you.